Hej kochani, witajcie w moim najnowszym odcinku, z tej strony wasz ulubiony BtB Władek, czyli ja. Dzisiaj mamy bardzo wyjątkowy dzień z trzech powodów. Po pierwsze jest godzina 7.53, ja zazwyczaj nigdy nie zaczynam tak wcześnie nagrywania, ale robię to wyjątkowo z powodu numer dwa, za chwilę jadę na 10.30 wyrywać dwie ósemki. Więc um, będzie ciekawie, stresuję się, ale żeby um, wam troszeczkę ten czas, który po wyrwaniu zębów nie będę mógł... Poświęcić na nagrywanie, żeby wam w każdym razie ten czas trochę, nie wiem, złagodzić, umilić, przynajmniej dla Was, bo ja będę leżeć w agonii z takim wielkim policzkiem. To staram się nagrać odcinki na zapas, dlatego na ostatnią chwilę, jeszcze przed właśnie wyrywaniem zębów, przygotowuję odcinek, na który czekałem bardzo długo i to jest właśnie trzecia rzecz wyjątkowa. Dzisiaj będziemy robić odcinek Full Face marką By Terry. Mam bardzo dużo produktów z tej marki. I mam ochotę je właśnie dzisiaj przetestować. O ile się nie mylę, marka Biter dopiero kilka lat temu weszła do polskich deglasów, jest też dostępna na stronie Puder i Krem. Nie jest to jakaś ultra super popularna marka w Polsce z tego co mi się wydaje, natomiast nie jestem pewien. Mam nadzieję, że ona Was tak czy siak zaciekawi, bo mnie zaciekawiła. Oczywiście jest to marka ze świata luksusu, dlatego wiecie, o czym mi się od razu zaświeciły bardziej, kiedy tylko i wyłącznie dostałem możliwość, szansę na przetestowanie sporo tych. W sensie dużo. Produktów z tej marki. Dostałem je w paszce PR, za co jestem oczywiście bardzo wdzięczny, natomiast to oczywiście nie wpłynie w żaden sposób na recenzję, ale Wy o tym wiecie. Jeżeli chodzi o bajtery i o w ogóle o to skąd on, to bajtery się wzięło, bajtery założyła właśnie Tery. Tery de Gunzburg. Mam nadzieję, że nie złamałem tutaj nazwiska. Jest to światowej klasy wizerzystka, a przynajmniej tak jest napisane na stronie Puder i Krem, która zaczęła swoją karierę w 1975 roku i na początku, oczywiście pracując jako wizerzystka, między innymi zaczęła pracować jako dyrektor kreatywny. Zgadza się? Tak, dyrektor kreatywny dla marki YSL Beauty. No i to ona stworzyła właśnie jeden z ich najbardziej kultowych kosmetyków, którym jest ta czekla. Proszę bardzo, jakich rzeczy się dowiedziałem dzisiaj rano o siódmej, czytając o wiecie, do tego filmiku. Um, no i jeżeli chodzi o jej własne kosmetyki, jak już założyła swoją firmę, no to bardzo mocno stawia na łączenie makijażu z pielęgnacją. I od tej pielęgnacji właśnie zaczniemy. I nawet nie zaczniemy od stricte pielęgnacji takiej, wiecie, pod makijaż, tylko zrobimy sobie różaną maseczkę. Ja tą różaną maseczkę, która nazywa się... Um, Glowing Rose Mask. Jest tutaj na górze francuska nazwa, ale nawet nie będę się porywać na to, żeby ją przeczytać. Będziemy czytać te po angielsku. Glowing Rose Mask. Um, jest to maseczka, którą po raz pierwszy zobaczyłem, jak używała ją Niki Makeup, jedna z moich ulubionych fizerystek i od tamtego momentu chyba... Chorowałem na tą maskę bardzo mocno, bardzo mocno jej pragnąłem. Um, cieszę się, że będę mógł ją teraz sprawdzić. Zaraz Wam powiem, co ona robi, bo sam do, do końca nie pamiętam. To, co pamiętam, to to, że ona na skórze bardzo fajnie bąbelkuje, bombel, ma nawilżać, rozświetlać i chyba koić, ale zaraz sprawdzę sobie jeszcze na stronie dokładniej wam powiem. W sumie tak naprawdę powiedziałem wam, co ta maseczka robi w tak w dużym skrócie. W środku mamy wosk z róży damastenskiej, wosk z róży stulistnej glukolan cynku o silnym działaniu przeciwzapalnym i olej z owoców dzikiej róży, więc mam tutaj bardzo, bardzo dużo róży. Maseczkę nakładamy na twarz bezpośrednio właśnie oczyszczoną i na suchą, czyli że taką jak moja teraz. No i ona nam zaczyna bąbelkować. Jak to bąbelkowanie przestaje, muszę na, na wyciskać się, wiecie, pierwsze wyciśnięcia. Jak to bąbelkowanie ustaje, no to wtedy możemy przejść do e, zmywania maseczki. I ja Wam też powiem, że ja widziałem, w sensie widziałem, byłem na evencie Bajtery Na razie jak taka taka gęściutka kremowa maseczka. W sensie jak taki wiecie, taki bardzo zbity żelowy krem się nakłada. W każdym razie nam pokazywali tą maskę na evencie i powiedzieli, nałóżcie sobie tą maskę na knykcie, no bo wiadomo każdy przychodzi w makijażu, więc mówią nałóżcie sobie na knykcie, które są często zaróżowione i sobie zobaczcie po chwili jaki będzie efekt w porównaniu do drugiej dłoni. No i jakżeśmy nałożyli tą maseczkę i ją sobie zmyli To zaczerwienienia na tych knykciach Były bardzo mocno jakby Zniwelowane I jeżeli taki efekt będzie na twarzy Przy okazji No to to może być bardzo ładne Ja się nie dziwię, że tą że maseczkę Niki Makeup Właśnie używała tuż przed Malowaniem swojej modelki Mam nadzieję też, że ona się będzie Ładnie zmywała Bezproblemowo Bo docelowo chciałbym ją sobie Włożyć wiecie do kuferka żeby na miejscu bez potrzeby dostępu do kranu, tylko z, na przykład z wilgotnym becikiem, żeby móc wszystko zmyć. Ale za chwilkę się na ten temat przekonamy. Jak widzimy na dole, tutaj maseczka już zaczyna pomblować, Także ja nałożę ją sobie wszędzie tam, gdzie chcę, dam temu chwilę i wrócę do Was z eksperymentem. Sprawdzimy, czy da się ją wygodnie zmyć, czy raczej będę musiał iść do kranu. Tutaj wam w międzyczasie pokazuję, że ona bąbelkuje, ale jak już przestaje bąbelkować, tutaj na przykład było jedno z miejsc, gdzie nałożyłem maseczkę jako pierwszą, to ona już jakby znika. Przestaje właśnie być widoczna. I wam, że o to chodzi właśnie, żeby to zniknęło z całej twarzy. Natomiast jeszcze przy okazji, um, skoro to jest marka luksusowa, mogę wam, bo mam otwartą stronę właśnie Pudry Krems, z której czytam informacje na temat produktów, to Wam też wspomnę, ile te rzeczy kosztują. Na przykład maska jest za 269 zł drogo, ale może będzie warto. Mam nadzieję, że to będzie właśnie taka maseczka bankietowa, idealna do kufra. Oni zalecają ją używać dwa do razy w tygodniu, ale myślę, że w kufrze nawet, wiecie, tak jeden raz tuż przed makijażem też powinna swoje zrobić. Dobra, bo mylowanie prawie ustało, wziąłem sobie taki wielki wacik, To jest właśnie coś między innymi, czego Niki make-up, czegoś takiego, nie mówię, że konkretnie tego. Niki Makeup używała wtedy, żeby tą maseczkę z twarzy usuwać. Um, I w ogóle włożyłem sobie w tło Fioletowe światła i założyłem srebrną biżuterię, wyjątkowo, bo wolę złotą, bo to są kolory, które mi się z marką przede wszystkim kojarzą, czyli że srebro i fiolet. Po opakowaniach późniejszych może to zobaczycie, chociaż ten fiolet jest taki bardzo ciemny, prawie wiecie jak granat, ale odpowiednik fioletu, jak to będzie się nazywać? Jak kolor jest tak ciemny jak granat, czyli że odpowiednik niebieskiego, ale jest fioletowy. Teraz jestem zagubiony. Możecie mi dać znać, a ja zmywam dalej maseczkę. No wygląda jakby schodziła bardzo łatwo, ale moje pytanie, czy schodzi, bo ona jak wiecie, przestawała bąblować, to już była na twarzy niewidoczna, więc ja muszę sobie zaraz jak się osuszę palcem wyczuć, czy jeszcze mam tą maskę na skórze, czy już raczej wszystko jest ok i gotowe do następnych kroków. No powiem wam, że wydaje mi się, że okej, okay. także myślę, że naprawdę będę mógł sobie to włożyć razem właśnie z tym wielkim wecikiem do kuferka i mieć fajną maseczkę na, wiecie, klientki. Super sprawa, wezmę sobie jeszcze tylko i wyłącznie, stonizuję skórę tonikiem i to przy okazji, nawet jeżeli z tego dużego wycika coś jeszcze by miało zostać, to to też by jeszcze lepiej tą maseczkę nam domyło, plus oczywiście tonizacja. No, i jedziemy do dalszej pielęgnacji, bo mam jeszcze trzy produkty pielęgnacyjne, albo nawet prawie można powiedzieć cztery, i później makijaż. No, natomiast, jeżeli chodzi o sam efekt maseczki, bo wam jeszcze nie powiedziałem, skóra faktycznie jest taka przyjemnie gładka, jakby tak bardziej nienapięta, bo to nie jest ściągnięta skóra, ale wygląda lepiej. Natomiast jakiegoś super efektu na mnie na razie nie wywarło, więc um, muszę ją potestować bardziej. Albo właśnie na osobach, które mają bardziej wymagającą cerę, która potrzebuje takiego kopniaka polepszenia, bo widzieliście, że moja skóra od samego początku nie wyglądała najgorzej dzisiaj. Albo na sobie, jak będę miał właśnie jakiś gorszy okres. Natomiast teraz trzeba nawilżyć usta, bo są bardzo suche. I pójdziemy do balsamu do ust w takim przepięknym słoiczku. Jest to Viteri Lip Care. Baum de Rose, znowu francuskie nazwy dalej nie czytam. To jest um, balsam, który ma w sobie m.in. masło, sze, witaminę E, ceramidy e, i ma zapewniać efekt pełniejszych ust niż mamy w rzeczywistości. Oczywiście dogłębnie nawilżający balsam, za uwaga, 213 zł. Pewnie tutaj jest też pełno składników związanych z e, różami, bo ta marka jest bardzo różowa. Różana. W ogóle, jak otwierałem paczkę, to wszystko pachniało super mocno różami. Także, ym, doświat... <laughs> Moje doświadczenia sensoryczne bardzo, bardzo przyjemne, przynajmniej jeżeli chodzi o otwarcie paczki. Natomiast, ten balsam to jest jeden z bardziej kultowych produktów marki Bajtery. Używamy sobie po raz pierwszy, to jest jeden z bardziej kultowych produktów marki Bajtery, więc jestem podekscytowany na przetestowanie. Taki dość zbity. Na pewno bardziej zbity niż to, co znam bardzo dobrze, jeżeli chodzi o Lanesz, na przykład. Ale na ustach rozprowadza się bardzo łatwo. Robię to też szpatułką na wszelki wypadek, gdybym uznał, że będę chciał sobie ten balsam włożyć do koferka, bo chciałbym, żeby wtedy był higieniczny. Bardzo treściwy. Taki też jakby czuć, że on był, jakby był taki kremowo-żelowy, ale mega przyjemny w odczuciu. Myślę, że będzie przyjemnie nawilżać, bo, bo czuć w nim ten potencjał. Także jak najbardziej na razie jestem na tak. Nie wiem, czy jestem na tak pod kątem e, ceny. Dwieście... ile to było złotych? 213 złotych? to dość dużo za balsam. Chociaż, wiecie, kupuję balsamy z Laneige i jestem z nich bardzo zadowolony, więc muszę go dłużej potestować, ale na razie tak bezpośrednio na ustach. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Dwa produkty, które już znam, które wam pokazywałem, to jest linia hyaluronik. Tutaj mamy Global Serum, tutaj mamy Global Eye Serum, oni mają jeszcze w linii hyaluronik krem nawilżający właśnie z kwasem hyaluronowym, który jest chyba jednym z najbardziej popularnych produktów pielęgnacyjnych, jednym z ich takich najbardziej kultowych i też flagowych. To te, te dwa tutaj to są, można powiedzieć, w miarę nowości. Oba z tych produktów zawierają ośmiocząsteczkowy, czy osiem różnych rozmiarów cząsteczek kwasu hialuronowego, więc będą nawilżały zarówno bardziej na powierzchni, jak i głębiej w skórze. W serum mamy phytosqualane, czyli że jakiś tam odłam skwalanu, znowu nawilżenie, niacynamid i peptydy. W serum pod oczy mamy właściwie te same rzeczy, poza peptydami, które tutaj są zastąpione kofeiną. Bardzo lubię te produkty. Znowu one są Widzicie, bo używam od jakiegoś czasu. Mega przyjemne, jakościowe, fajnie, nawilżające. Czy one są warte, tam 400 parę złotych? Myślę, że wszystko będzie zależało od Was i od Waszego portfela, bo jest to droga pielęgnacja. Serum kosztuje, już Wam mówię, 454 zł. Drogo. Ale robi robotę naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przyjemną. Więc um, jeżeli Wam się spodoba. Składniki w środku też są mega przyjemne, jakby mogę je polecić. Po prostu, jako serum mogę je w 100% polecić. A już, czy cena Waszym zdaniem jest do, nie do niego adekwatna, to myślę, że decyzja należy do Was. Także sobie nakładam go po całości. Nie wiem po co ja wziąłem dwie pompki. Może, żeby to ładniej na nagraniu wyglądało, ale jak widzimy, nawet pół pompki by mi wystarczyło. Więc, żeby nie marnować, dam go sobie. Na ręce, chociaż dawanie serum na ręce za 454 zł. No, naprawdę brzmi co najmniej burzi. Jeszcze sobie czytam na stronie o kluczowych korzyściach i mam tutaj takie rzeczy m.in. jak zwiększenie nawilżenia i blask skóry, ma odnawiać i odbudowywać skórę, ujędrnia, wygładza, wypełnia drobne linie i zmarszczki. Mogę w to uwierzyć, bo kwas hielurnowy ma właśnie tendencję do takiego spulchniania cery, więc zmarszczki mogą wyglądać na bardziej płaskie. Zwiększa produkcję kolagenu, poprawia elastyczność, ujędrność i teksturę skóry, wyrównuje koloryt, nie cynamit, tutaj też ma to sens. Chroni, zmiękcza, koi, e, lekka, nietłuska, nietłusta, błyskawicznie, wchłaniająca się formuła i bez zapachowy. I tutaj też się zgodzę zapachu nie ma i formuła bardzo łatwo się wchłania. E, teraz serum pod oczy, które dla mnie tak naprawdę jest kremem pod oczy, bo jest ono dość treściwe. Z jednej strony nam tutaj z dziureczki wychodzi produkt, z drugiej strony mamy żelazko, bardzo chłodne żelazko do nakładania, w sensie rozprowadzania produktu pod okiem. Ja lubię sobie trochę wycisnąć na jakby palec, rozklepać ten krem, tak wiecie, nie, nie, mało starannie, i później właśnie tą końcóweczką przez chwilkę się pomasować. Ona jest zawsze zimna, nawet w mojej ciepłej łazience ona jest zawsze zimna, więc to jest mega, mega przyjemne doświadczenie sobie nałożę trochę na górę. Jeżeli chodzi o krem, krem jest troszkę tańszy od serum 260 zł, czy to jest standardowa pojemność 15 ml. Zgadza się? Standardowa pojemność 15 ml, i tak podejrzewam, że jeżeli chodzi o kluczowe korzyści, to będzie podobnie jak z serum. Jeszcze napisane jest, że rozjaśnia okolice wokół oczu, zmniejsza widoczność cieni i obrzęków, to jest kwestia, po pierwsze masowanie zimnym zimną końcóweczką. Po drugie em, kofeiny. Ja sobie w ogóle czasami, wiecie co robię? Nawet jak używam innego kremu, to sobie się tym przyjadę, bo to jest bardzo przyjemne. Um, no i tyle. Tyle. Też to jest lekka, nietłusta konsy konsystencja i bez zapachowy krem. No i teraz, dlatego że nie mam tego kremu niestety hialuronowego, tego najbardziej popularnego od nich, pójdziemy sobie w bazę, która też jest nawilżająca, więc posłuży mi jako krem, a przy okazji ma w sobie SPF 50, coś co mi będzie dzisiaj jak najbardziej potrzebne. Chociaż podejrzewam, że dentystka wyrywając mi zęby i tak mi wszystko zetrze, bo dość mocno się przy wyrywaniu ósemek dentyści opierają o twarz. No ale Invisible Sunscreen primer 213 zł na razie wszystko trzyma się w 31 231 wszystko trzyma się w granicach 200 zł no może poza serum. Lekka kremowa konsystencja, która błyskawicznie się wchłania w skórę i nie pozostawia na jej powierzchni nieprzyjemnej tłustej warstwy. Dla mnie to jest bardzo ważne, nie cierpię jak SPF albo ogólnie cokolwiek jest takie wiecie tłuste na skórze, bo mi to później psuje makijaż. No i oczywiście mamy tutaj Pielęgnację, nawilżenie, tą ochronę, ale również przygotowanie skóry. pod makijaż taka bielutka kremowa. O! Okej, okay, dobra, tego się nie spodziewałem. Myślałem, że będzie bardziej gęsta i zbita, natomiast ona jest absolutnie żelowa, absolutnie, nawet w najmniejszym stopniu nie bieli. Jest też dość wydajna. Okej, okay. to mi się podoba. Um. No, ale tak jak powiedziałem, SPF bardzo ważna sprawa. Przygotowanie skóry pod makijaż, pod podkład też super. Podejrzewam, że będzie też próbowała przedłużać trwałość makijażu. Natomiast co Wam chciałem powiedzieć jeszcze na temat, mm, na temat tej bazy? Coś chciałem Wam powiedzieć. A wiem co chciałem powiedzieć. O ile ja jestem fanem, kiedy kosmetyki kolorowe, bazy, podkłady, korektory, cokolwiek, zawierają w sobie SPF. To uważam, że i tak, dlatego że chociaż tej nakładam w sumie podobnie jakbym normalnego SPF-a nałożył, więc może w tym wydaje, bo ona jest taka lekka żylowa, że jestem w stanie sobie pozwolić na nałożenie jej więcej, um, a nie taką bardzo małą ilość jak normalnie makijaż by się nakładało. Natomiast to, co właśnie próbuję powiedzieć, to to, że jeżeli używamy produktu. Makijażowych z SPF-em to ja bym nie polegał, ja, ja zawsze to mówię, nie polegał na nich w 100% jako naszym jedynym źródle SPF-u, z racji na to, że najzwyczajniej takiego produktu może innego niż ten. Bo tutaj naprawdę dużą warstwę udało mi się nałożyć i z niej jest takie dość intensywne, glo swoją, swoją drogą. W każdym razie dlatego, że normalnie produktów, zwłaszcza takich jak na przykład podkład, nie da się nałożyć wystarczająco dużo, żeby uzyskać tą ochronę SPF, to ja uważam, że wciąż na co dzień taki standardowy SPF jest potrzebny. Ale lubię jak w innych produktach też SPF się znajduje, bo to buduje tylko i wyłącznie kolejną warstwę, bardziej taką konkretną warstwę ochrony na skórze, więc ta ochrona przeciwsłoneczna będzie bardziej skuteczna. Dlatego jestem jak najbardziej za, a na razie czuję... Przyjemne nawilżenie i właściwie spokojnie by mi ona wystarczyła zamiast kremu, bo aktualnie jestem na tyle glowy i nawilżony, że po tym serum, jakbym sadził jeszcze krem pod tą bazę, to może nawet byłoby za dużo. Bardzo przyjemna, taka nawilżająca. Przesuwam kamerę bliżej, w międzyczasie zrobię sobie jeszcze brwi i jedziemy już stricte do makijażu kolorowego, który wreszcie będzie miał pigment, a nie będzie transparentny na mojej skórze także teraz nasz podkład i naszym podkładem będzie nowość dla mnie CC Cream Moisturizing CC Cream, czyli że krem CC, który będzie miał delikatniejsze krycie, moja cera aktualnie nie jest najgorsza, więc małe krycie mi w zupełności wystarczy, bo już jeden podkład kryjący od Bytery razem testowaliśmy na kanale, byłem pod wrażeniem krycia, chociaż wtedy miałem za ciemny odcień byłem pod wrażeniem krycia trwałości i lekkości, naprawdę bardzo fajna opcja, jedna z bardziej kultowych opcji jeżeli chodzi o um markę Bajtery w takim samym opakowaniu jak serum, też podobna linia, bo i to jest hyaluronik, i to jest hyaluronik. Recenzję w każdym razie tego podkładu, który ma też SPF 30, na kanale już mam. Testowałem też paletkę do twarzy z różami i z rozświetlaczem, która była niesamowicie mocno perfumowana. Jako sama paletka była jak najbardziej okej, okay, ale zapach był aż do przesady mocny, natomiast to jest fajne jakby bez, bez żadnych zarzutów natomiast chciałem przetestować coś innego bo jakby marka Baytery chciała mi zasugerować, żebym właśnie użył tego, znaczy zasugerować no, dała mi w prezencie mój odpowiedni kolor um, ale ja powiedziałem, że no to już testowałem, także czy mogę coś jeszcze, no i wziąłem sobie tutaj N1 e, to jest odcień nude e, ma nawilżać czytam sobie z tyłu z opakowania e, intensywnie nawilżać, chronić e, odżywiać Udoskonalać i rozświetlać, więc to będzie CC krem rozświetlający 315 zł. Przekroczyliśmy po raz kolejny tą granicę 200 zł. Dużo w sumie powyżej. Nawilża dzięki komórkom z róży Centifolia, nadaje głęboki blask zapewniony przez komórki Alba Roses Native Cells, ochrona młodości przez antyoksydacyjną witaminę E, nietusta konsystencja, subtelnie zabarwia skórę, ujednolica, zabezpiecza, rozświetla, wygładza ujędrnia, no i daje naturalną, długotrwałą doskonałość. Zobaczymy. Ja po prostu chcę produkt, który będzie przyjemny na twarzy, ale w miarę lekki. Zaczniemy od może takiej mniejszej porcji, dlatego, że tak jak powiedziałem, już kryjący produkt od Bajtery mam. Chciałem spróbować czegoś takiego leciutkiego, a on był bardzo, bardzo przyjemny w sklepie, kiedy właśnie byłem na evencie. Mhm. Nie wiem, czy kamera będzie w stanie to oddać, ale on tak zobaczcie, jak on się przepięknie rozkłada w ogóle z palcami. Bardzo delikatne krycie, ale to jest coś, czego się spodziewałem i coś, co po części od tego produktu chciałem. Natomiast on jest faktycznie taki wygładzający. Podejrzewam, że to nie będzie produkt, który będzie można podbudować, jeżeli chodzi o poziom krycia, więc raczej jest to produkt właśnie dla osób, które oczekują. Ekstra naturalnego efektu, a więc przy okazji też dla ludzi, którzy będą mieli ładną cerę. Albo nie będzie im przeszkadzało, że coś na twarzy będzie przebijać, no bo jednak przy tak delikatnym kryciu, raczej zakrycie jakichś większych niedoskonałości możliwe nie będzie. Natomiast jak macie cerę zadbaną, ładną i szukacie sobie efektu, tylko takiego naprawdę udoskonalenia, to trochę zachowuje się jak taka. Baza, można powiedzieć, um, z lekkim kolorem, bo naprawdę tego krycia jest bardzo mało. Wezmę sobie jeszcze jedną pompeczkę. Um, swoją drogą mam tutaj 40 gramów, więc troszkę więcej niż w standardowych podkładach. W każdym razie, no, to delikatne krycie jest też w pewien sposób dla mnie wyjątkowe. Trochę jak Tint, można też powiedzieć. W każdym razie, bardzo, bardzo ładnie to wygląda na skórze, hiper naturalnie. Ale to nie będzie produkt dla każdego, jak chcecie coś bardziej takiego standardowo-podkładowego no to wtedy trzeba iść w tą wersję Hyaluronic Bo tam jest i krycie i trwałość i myślę, że większość tamten produkt będzie bardziej przekonywać Natomiast dla mnie takie wyjątkowe sytuacje, kiedy moja skóra jest w naprawdę bardzo ładnym stanie Jeszcze sobie zbiorę teraz resztkę i po prostu przeklepię przez twarz W każdym razie jak moja skóra jest w naprawdę bardzo ładnym stanie i czasami, jak jest w tym ładnym stanie, to chcę się nią jakby popisać, wiecie o co chodzi. I wtedy raczej ciągnie mnie do produktów, które mają bardzo niskie krycie, wręcz aż pozerowe. Więc taki kosmetyk tylko i wyłącznie lekko udoskonalający, a on naprawdę ładnie wygładza, I jakby ta skóra wygląda znacząco lepiej, ale w ogóle nie widać na niej makijażu. Także. Także jest to coś dla mnie jak najbardziej. W ogóle marka Bajtery do mnie przemawia w tym kontekście, że oni zdecydowanie bardziej skupiają się na kosmetykach do cery niż do oczu czy ust. A wiadomo, że to jest to, co ja testuję najczęściej, to czego ja używam i to, co ja bardzo lubię, więc dlatego też jakoś czuję utożsamianie się z nimi. Korektor. Będzie teraz bardziej kryjącym, żeby właśnie poradzić sobie ze wszystkim, z czym ten CC krem sobie nie poradził w kontekście krycia. No, to poprzykrywamy to wszystko korektorem. Korektor 259 zł nazywa się Korektor Serum Anti Wrinkle Dark Circles Eye Bugs Serum Korektor, czyli że korektor przeciw zmarszczkowy, przeciw opuchliźnie, zacienieniom. No, i jest to korektor w formie serum. W środku jest ekstrakt z hibiskusa, witamina E, i przez to ma mieć silne właściwości przeciwstarzeniowe. Jest też oczywiście nawilżający, rozświetlający. No, i tak jak powiedziałem, ma mieć mocniejsze krycie. Zobaczymy, czy wybrałem sobie dobry odcień. Jest to odcień numer 1, Taki dość standardowy aplikatorek. No, i zobaczmy sobie na co ten korektor będzie stać. O! To będzie dobry kolor. Dobrze. Zacznę od mniejszej ilości, tylko i wyłącznie testowo, żebyśmy się przekonali, czy jego trzeba nakładać więcej, czy mniej. Właściwie skóra też wygląda wszędzie indziej dobrze, ale chcę tak go przetestować jeszcze na twarzy w paru miejscach, więc tam, gdzie mi przybijają zaczerwienienia, jego sobie jeszcze podokładam. Nie wiem, tak w tych miejscach. Myślę, że wystarczy. Na twarzy już czuję, że jest to taka bardzo wodnista, cienka konsystencja. No, właściwie, nie bez powodu ten produkt nazywa się korektorem serum. No, ale krycie tu jest całkiem całkiem przyjemne. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Nie wiem, czy to też jest kwestia tego, że po prostu moja cera teraz wygląda ładnie sama z siebie. Ale ten dodatkowy poziom krycia stricte tam, gdzie potrzeba Robi robota. Przepięknie się to wtapia. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że w ten CC Cream wszystko by się przepięknie wtapiało, ale bardzo ładnie pracuje ten korektor. Tutaj pod tym drugim okiem on się już troszeczkę wolniej blenduje, także widzę, że on będzie zastygający. Natomiast też bym nie powiedział, że to jest jakieś ekstremalnie mocne krycie. Wciąż trochę zasilenia przebija, więc jest to bardziej średnie krycie. Zobaczymy, czy to krycie da się troszkę podbudować w takich najbardziej moich newralgicznych miejscach, ale jak macie ładniejszą okolicę pod okiem, mniej zasienioną to w zupełności Wam wykrycie wystarczy, bo ono jest takie średnie z plusem, może bym powiedział, nie mocne, ale średnie z plusem i ja nawet czasami wiecie, na dni takie, kiedy mam ochotę na coś lekkiego, to ja wolę takie korektory albo dla osób y, ze starszą carą też na przykład czasami Taki korektor będzie o wiele lepiej się zachowywać pod okiem, niż taki super mocno kryjący. Zwłaszcza, że tutaj mamy naprawdę cieniuteńką, wodnictwą konsystencję, która przepięknie wtapia się w skórę. No ale dało się go trochę podbudować. Ładnie to wygląda. Zobaczymy jak to się będzie zachowywało zanim go zapudruję. Czy się będzie, wiecie, opierało w zbieraniu w linią czy nie, ale oczywiście dopiero pudrowanie będzie jakim, jakimkolwiek wyznacznikiem czy to się trzyma czy nie e, ostatni płynny produkt do twarzy czyli że róż i on jest w super ciekawej postaci bo jest to płynny róż z takim pędzelkiem na końcu róż to jest brightening cc liquid blush o, odcień, który sobie wybrałem to jest Rosy Flash i jest produktem, który kosztuje 181 zł, czyli że poniżej 200 zł. Możliwość budowania krycia naturalne, połyskujące wykończenie, rozświetla cerę przez cały dzień. Zawiera w sobie też składniki odżywcze, unikalna formuła wzbogacona o komórki macierzyste białej róży, która eliminuje toksyny i neutralizuje wolne rodniki. Płynny róż na i dodaje blasku. Dobra, dalej nie będę czytać, bo opis jest naprawdę dość długi. Z tego co widzę, jest tutaj sporo składników pielęgnacyjnych. Natomiast to, co mnie najbardziej interesuje, czy ten róż będzie ładny, więc ja sobie zaczynam go powoli wyciskać. I mamy opakowanko też w stylu taczekla po części, więc widać skąd mamy inspirację. Znaczy ona stworzyła tam ten produkt, więc to nie była inspiracja, ona zrobiła to dla YSL. Mamy 7 gram produktu w środku. No, i zróbmy sobie taki teścik. Zobaczmy, jak to wygląda. Faktycznie jest to taki CC, czyli że bardzo małe krycie na start i bardzo rozświetlające. Ja nawet nie wiem, czy ja bym tego nie wolał używać bardziej. O! Teraz nacisnę mi trochę aż mi się wylało. Nie wiem, czy bym nie wolał sobie tego używać bardziej jak rozświetlacza, nawet może. Bo naprawdę jest to ładnie świetliste. No, ale zabrałem wszystko z. Z czego. Z palca. To mi skapnęło. No i zobaczmy, co jesteśmy w stanie tym zdziałać. Przez to, że to jest. Gdzie mam telefon? Zobaczyłem go wyłączyć, przepraszam. Przez to, że ja mam. W sensie, że to jest takie bardzo transparentne, a ja lubię mocny róż. To ja sobie go nałożę od razu dużo i pozwolę mu chwilę wysnąć na twarzy, żeby ten. Pigment się nie wytrącił i wyklepię go zaraz gąbeczką. Ale też czuję, jak przyjeżdżam teraz po skórze, że on jakby tężeje po chwili, więc raczej za chwilę powinien być taki, wiecie, dość gęsty i może go całego nie, nie sklepię, jak zacznę go klepać. Sprawdźmy to na nosie. Mhm. I jak najbardziej. Czyli że trzeba mu dać chwilkę, na to, żeby stężał. Wiecie, tak zgęstniał, przystygnął. No i wtedy. Nawet trochę tego pigmentu zostaje, ale jest to róż dla osób, które totalnie różów się boją i chcą super delikatnego efektu bardzo naturalnego, bardzo transparentnego, rozświetlającego. Ja dołożę jeszcze trochę, tylko i wyłącznie, żeby sprawdzić, czy da się go podbudować, bo. No znacie mnie. Jest to super ładny efekt. Po prostu ja chcę więcej myślę, że nikogo to nie dziwi. No i klepiemy. No trochę się podbudował. Także da się z niego wyciągnąć więcej, ale wciąż. Myślę, że jest to róż dla osób, które chcą bardzo naturalnego efektu. Podejrzewam, że ja w normalnych warunkach, gdyby nie był to full face of of bitery, połączyłbym go z różem pudrowym, bo ja przeważnie i tak kremowe łączę z pudrowymi. Także, wiecie, i tak bym miał tą intensywność, która mnie interesuje. Natomiast to też jest coś, co rzuca do kuferka, bo ja w kuferku mam sporo różów takich bardzo intensywnych, a takich delikatnych mam dość mało. No bo jak już kupuję któreś, to raczej są mocne. Teraz puder. Kolejny bardzo kultowy produkt z marki Bytery. Jest to też seria Hyaluronic i jest to puder sypki, który ma nawilżać. To jest produkt dwuskładnikowy, zawiera tylko i wyłącznie krzemionkę i kwas hyaluronowy. Krzemionkę uwielbiam. E, oczywiście część osób będzie się bała krzemionki, bo krzemionka jest tym składnikiem, który sprawia, że światło przy robieniu zdjęć z fleszem... Może się odbić w taki sposób, że będzie ten puder widać. Natomiast ja na to zawsze mam jeden klucz, trzeba złączyć taki puder z wilgocią, czyli, że musi twarz być wilgotna, a jeżeli sobie sprawdzicie, po zapodrowaniu zrobicie test, czy buzia odbija światło w taki nieładny sposób, to żeby to zneutralizować, trzeba twarz znowu zwilżyć, czyli że dać sobie mgiełkę. I wtedy ta krzemionka łączy się, krzemionka ze składu łączy się z wilgocią z mgiełki i nie ma żadnego flashbacku, a dodatkowo krzymianka bardzo ładnie absorbuje sebum, załamuje światło, wygładzając strukturę skóry i jest taka super aksamitna w dotyku. Także um, ja swego czasu kupowałem sobie jakby, jakby solo, solo krzymiankę do stworzenia własnych kosmetyków i używałem jej jako pudru, bo naprawdę kochałem ten efekt, także bardzo dobrze znam i, i, I wiem, czego się można spodziewać. Puder jest za 213 zł. Mamy 10 gramów produktu. Ja mam ten transparentny. Oni też mają wersję z kolorem, nawet kilka kolorów tego pudru. Nawet mają, Wam powiem, ten puder w wersji prasowanej. Natomiast w prasowanej wersji, oczywiście, mamy już więcej składników. No bo, żeby jakoś go sprasować, to po prostu trzeba było wsadzić tam, wiecie, takie łączniki okej, okay, dobra, znowu myślałem, że się pomyliłem, ale to co chciałem powiedzieć, trzeba w tam wprowadzić różne łączniki żeby to się chciało ze sobą związać no ale najbardziej kultowy jest właśnie ten, no i on tutaj jest odcieniem zero colorless, a ja znowu i zrobiłbym to samo, co zrobiłem na evencie, bo zrobiłem z siebie głupka mówię, o, zero kalorii colorless dobra, otwieramy i jedziemy z tematem i to też jest puder, który ja pamiętam, że nikki makeup bardzo lubi, bo często widziałem, jak go używała w swoich makijażach. W ogóle dużo wizerzystów lubi ten puder. I właściwie się nie dziwię, bo mało tego, że znam krzemionkę, jakby znam naturę krzemionki, My krzemionka dobrze się znamy. Znam krzemionkę, wiem, jak się ona zachowuje. I daje ona bardzo naturalny efekt na skórze. Prawie jej nie widać, bo jest takim no, bardzo transparentnym minerałem, ale z drugiej strony o matku, prawie wywaliłem lustro, ale z drugiej strony pięknie matuje, wygładza będąc wciąż super transparentną. Mogły być większe dziurki, bo dość mało produktu się wysypuje. Super tak transparentne, że nic na twarzy jakby nie było. Dosłownie. A jednak wciąż jesteśmy wygładzeni, zmatowieni, ale... Nie płasko matowi. Zresztą myślę, że, że to widać, że to czoło cały czas jakby delikatnie jakoś tam trochę światło odbija. No powiem Wam, że to jak wygląda dzisiaj skóra cieszy mnie bardzo. Uważam, że wygląda to przepięknie. Boków w twarzy jakoś super bardzo pudrować nie będę. Tam przeważnie nie mam żadnych problemów ani z trwałością, ani z tym, żeby skóra się świeciła więc skupię się głównie na tym, co najbardziej mnie interesuje, czyli że na strefie T. No i oczywiście użyjemy sobie tych pudrów pod okiem. Korektor na razie przed zapudrowaniem pozbierał się pod okiem bardzo delikatnie. Zazwyczaj korektor, wiecie, który pracuje z twarzą przez chwilę, zbiera się dość mocno, póki jest mokry, więc on sam w sobie nawet bez pudrowania wydaje się, że będzie całkiem trwały. A po zapudrowaniu to się dopiero przekonamy. Bardzo ładnie to wygląda. Bardzo ładnie to wygląda. Nie dziwię się, że jest to jeden z bardziej kultowych produktów z Bajtery. No bo myślę, że wszystko możecie zobaczyć sami. No i teraz dwa ostatnie produkty. Mam szminkę slash Balsam do ust w odcieniu numer 4 Der Tuber. Kosztuje ona 153 zł. Jest to. O, balsam, który ma w sobie też ochronę UV. Rzadko kiedy produkty do ust mają ochronę UV. Wybrałem sobie taki kolorek, no, zbliżyłem do koloru moich ust, i to jest produkt. Niestety teraz zniszczę to. Tutaj, jak się nazywa, to wytłoczenie na, na szmince zawsze to jest smutne. Widzicie, to nie jest produkt, który ma super dużo krycia, więc myślę, że będę mógł go używać normalnie w moim w codziennym makijażu, żeby się trochę nawilżyć, dodać sobie koloru um, To jest też linia Hyaluronic swoją drogą Super, czyli że mamy tutaj kwas hyaluronowy Kremowa konsystencja wtapia się w usta, chroni je, nawilża Usta są wygładzone, lśniące, o lekko napigmentowanym kolorze No dobra, czyli że znowu bardzo pielęgnacyjnie, jak na Bajtery przestało I dostępnych odcieni mamy 6. zobaczmy czy zrobiłem dobry wybór o. Jest to taki kolor moich ust, nie ma co ukrywać, i nawet mogę, tak wiecie, jechać nie tak mało, tylko dosłownie tak jechać po ustach, bo to jest wręcz idealnie mój odcień. Jakbym powiedzieliście, że powiedzielibyście, znając, że moje usta są z natury bardzo napigmentowane, że mam coś na ustach. Bo ja nie bardzo. Może powinienem był zmyć w sumie ten balsam jeszcze z ust, który mnie wcześniej nawilżał. Dobra, może to zróbmy. Ja sobie to wszystko zetrę jeszcze raz i nałożę tak na super suche usta, bo nie wiem, czy ten balsam nie przekłamuje efektu, jakby wykończenia tego nowego balsamu, który nakładamy. Także ja sobie wszystko ścieram i nałożę go jeszcze raz kontrolnie, żeby właśnie sobie nie, on jest taki lśniący i nawilżający mhm. także to jest ten balsam także też bardzo nawilża, w sensie on mega, tak bardzo balsamowo, nie tak jak tint, czy jak taki balsam z kolorem, tylko dosłownie jak balsam pod kątem nawilżenia i z bardzo delikatnym kolorkiem, który mi się podoba, bo wygląda dosłownie jak moje usta, zobaczę sobie tylko tutaj czy da się go nabudować bardziej dla osób które by chciały Używać tego bardziej jak szminki? No, w sumie nie jest to mało koloru, więc też jakiś tam pigment z tego da się wyciągnąć. I słuchajcie, ostatni produkt na dziś, to jest też produkt, z którego e, bajtery jest dość dobrze znane, mi się przynajmniej ten produkt z bajtery kojarzy, to są cienie w sztywcie. Ja mam taki szampański odcień. I to jest odcień numer 6 Frozen Quartz. One kosztują 157 zł, mamy przeróżne odcienie. E, natomiast jako go chcę spróbować użyć tak. Jak rozświetlacz w bardzo, e, jak to powiedzieć, strategicznych miejscach, bo nie chcę tego nakładać jako cały cień na oko, ale nie mam że żadnego rozświetlacza od Bajtery, więc chcę sobie, tak wiecie, miejsce, które rozświetlam zazwyczaj delikatnie potraktować tym, tym cieniem w sztywcie. W sumie ładny blask z tego wychodzi, taki dość przyjemny. Mm -hmm. Pewnie lepiej by było, żebym nie miał takiego bardzo zimnego koloru, tylko coś bardziej szampańskiego. Ale w sumie nie jest to też zły odcień dla mnie. Może delikatnie mnie przyciemnia, no bo wiadomo, to jest jednak cień. Zobaczę sobie, czy tutaj na łuku COVIDyna on mi da ten efekt, którego ja chcę. No, ładnie rozświetla, ale nie jest to konkretnie mój kolor. Bo mnie też trochę przy okazji przyciemnia, natomiast wiecie, co ja sobie jeszcze go nałożę tak po prostu tutaj we stronie, żeby go wam bardziej pokazać na większej ilości. O, żebyście zobaczyli, że daje taką mokrą poświatę, ładnie to wygląda, fajnie się z tego korzysta. A nakładam go sobie tak tutaj z racji na to, i możecie być na mnie za to źli. Jak najbardziej to uszanuję, ale dzisiaj niestety nie będzie testu trwałości. Dzisiaj mamy stricte. Pierwsze wrażenie tych wszystkich kosmetyków z racji po prostu na to, że za godzinę i 40 minut wyrywają mi ósemki, więc naprawdę nie wyobrażam, żeby ten makijaż był w stanie to po pierwsze przeżyć, a po drugie, żebym ja się Wam pokazywał wieczorem w spuchniętej twarzy, obolałej twarzy i, i opowiadał, jak się to nosiło. Tak więc dzisiaj mamy stricte pierwsze wrażenie. Jak wiecie, ja pod koniec miesiąca nagrywam zawsze podsumowania kosmetyczne, więc ja wszystko to będę dalej testować. Będę testować to w innych kombinacjach z innymi produktami. Wiecie, nie razem w jednym zestawie. Um, jak to inaczej jeszcze powiedzieć? No, tak bardziej dogłębnie, um, i tam będą takie moje ostateczne podsumowania. Z opinią też, jak się to wszystko nosi. Natomiast dzisiaj pierwsze wrażenia, powiem Wam, że jest bardzo przyjemnie. Kosmetyki, oczywiście, luksusowe, drogie. Czy są warte Waszym zdaniem tej ceny? No to znowu odpowiedź będzie leżała po Waszej stronie. Aczkolwiek, gdybym miał wybrać moich faworytów z dzisiaj, bardzo mi się podoba ten korektor, bo ma super cienką konsystencję, taką wiecie, nawilżającą, um, ale przy okazji ładne krycie, więc to jest coś, co ja będę mógł przemycić do makijażu zarówno kiedy mam troszkę gorszą cerę, jak i troszkę lepszą. Ten puder wygląda, jakby nic nie było na twarzy. Przepiękny, absolutnie, bardzo leciutki, wygładzający, ale transparentny. Także to raczej poleci do kuferka też nie tylko dla mnie samego. Ten produkt też doceniam za jego transparentność. Mało mam tego typu produktów koloryzujących w mojej kolekcji, które byłyby aż tak przeźroczyste, aż tak naturalnie wyglądające. I wiem, że to nie będzie dla wszystkich, nawet to nie będzie dla większości, ale są takie osoby, nawet wśród moich klientek, nawet wśród moich modelek, na których ten efekt będzie najlepszy, jaki jestem w stanie mi zapewnić. Więc to też ekscytuje mnie, że trafi do mojej um, kolekcji, można powiedzieć. Kurde, no, tak naprawdę podoba mi się dość sporo rzeczy, bo i ta baza na mnie wywarła wrażenie jak jest lekka, jak bardzo przypomina te koreańskie SPFy, przez to, że można nałożyć jej dość dużo, a ona się wchłania. Mega przyjemny balsam do ust, totalnie drogi, ale bardzo, bardzo przyjemny. No i po prostu przecudna maska, którą wrzucam sobie do kufra i będę teraz wykorzystywać na każdej modelce. Możecie się spodziewać, że następny odcinek, kiedy będę robić makijaż na modelce, to ta maska zostanie na niej też użyta. Natomiast tak jak powiedziałem, dzisiaj bez tasu trwałości. Na razie to było na tyle. Będziemy się tym kosmetykom jeszcze przyglądać. Mam nadzieję, że będziemy też testować inne nowości od bajtery. A teraz ja wam bardzo serdecznie dziękuję za dziś. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, pamiętajcie o zostawieniu łapek do góry, subskrypcji kanału, jeżeli chcecie takich filmików więcej. Ja Wam życzę miłego dnia, wytrzymajcie za mnie kciuki na wyrywaniu zębów i to. Do zobaczenia za jakiś czas, kiedy już nie będę aż tak bardzo obolały. Pa.